No siema, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Diabolo. Dzisiaj będzie... O, trzeci quest do wzięcia, tylko widzę, że jeszcze go wziąć nie możemy. Z pewnych technicznych względów musi nam zostać on przydzielony. Oczywiste, że stoi przed nami zło, które ciężko poją. Ale to sobie posłuchajcie, jak sobie pogracie sami. Musimy się dostać teraz do Kaina, uwolnić Kaina. Człowieka, który będzie nam towarzyszył aż do trzeciej części, w której... No powiedzmy, że nie powiem, co się z nim stanie w trzeciej części. Też wszyscy wiedzą, co się z nim stanie w trzeciej części. Miłego dnia. Mnie zawsze szlak trafiał, że to się dzieje z nim w trzeciej części. No bo tak trochę głupio, nie? Tak głupio nagle. Dziadek, który z nami jest cały czas nagle. No ale nic to. Nie wiem, po co to identyfikuje. Dobra. Cioch, 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 cioch. Przygotowanie na najgorsze. A w sumie co tutaj się... Dwa do zęby. Właśnie, mieliśmy poszukać jakieś trzy do szkielet, to byłoby dla nas najlepsze. Trzy do zęby. Raczej nic z tego, co by nas interesowało. No dobra, zimna równina, szukamy kamiennego pola. W sumie tu mamy zębiaczka. Ojej. Coś wreszcie się zastanawiam, co oni tak giną na szoty. Ja już wiem, dlaczego oni tak giną. Players 8, nie zapominamy o cheatach. I teraz, proszę państwa, już będzie tak jak zwykle, czyli będziemy się powolutku przedzierać, nie? O, dokładnie o to mi chodziło. O to mi chodziło! Nie opłaca się nam tych butów mieć. Lekko miksturka many. Czekajcie, czekajcie, tam jest kamienne pole. O, elegancjo już odkryliśmy. Tu będzie szybka akcja w takim wypadku. Tylko doświadczenie po drodze połapiemy. Tu ja wpisałem to? No tak, player 108. Ninja. Mało many. O, słyszałem mniejszy talizman. No już ta łóżka słaba się robi. Przydatna jest ta nasza pomagierka, bo mamy więcej, że tak powiem, mobków. Ile tych szkieletów mogę mieć? Kurczę, dwa, ale mi mało. W ogóle to też tak trzy szkielety, co to jest? Fajnie kiedyś było, im miało się więcej w te szkielety, to było, nie, 15 szkieletów na przykład. Spoko, ja to lubiłem. Jeden do siebie, to maksymalnie trzymałeś. Strasznie dużo. Dobra, skrzyneczka puklesz. No. Szybciutko sobie stąd idziemy. Który mamy level? 9. Na 12 skoczy nam szkielet ten. No właśnie, muszę przemyśleć w ogóle, co nam skokuje. Ożywienie maga szkieleta nam wskoczy. To na pewno weźmiemy. Tutaj nic nam. Czyli coś tu będziemy potrzebowali. Tutaj nic nie będziemy potrzebowali. Ale w klątwach będziemy na pewno żelazną dziewicę brali. Ja się zastanawiam, czy zmniejszenie odporności nam się przyda. Chyba nie, no ale zniedołężenie kiedyś na pewno. W każdym razie na początku pójdziemy tylko i wyłącznie tą ścieżką. Jak będzie później więcej skill, dobierzemy sobie tą ścieżkę i skupiamy się na przywołaniach. Trucizny z kości dopiero... Trucizny i kości, nie trucizny z kości. Dopiero jak będzie włócznia. Najlepszy skill w ogóle u nekromanty. O, uszkodzony przedmiot łóżka. Coś tam masz fajnego? Fajne to zbreska, to jest pan. Dobra. Sianko, dawać sianko. To w ogóle trzyma pieniądze na podłodze. Tak. Dobra, kamienne pole. I teraz tak, na kamiennych polach, jeśli mnie pamięć nie myli, musimy znaleźć przejście. Ojej, level. I inwestujemy oczywiście w mistrzostwo władanym szkieletami. Szkielecieki są silniejsze. Trochę muszę w siłę zainwestować, żeby później móc nosić te rzeczy. Póki poziom gry nie jest wygórowany, to sobie mogę w tę siłę iść, a nie w życie. O! Rakan już będzie. Rakan już. O panie. Ja się takich rzeczy boję w ogóle. Jak prądy od niego. Lepiej. Jest! Preparowana głowa! Ale trzeba! Właśnie to jest to, na co cały czas czekałem, słuchaj, tak?
Dawajcie jakiegoś skilla fajnego. 3 dożywienie szkieletu! Uhu! Je! Yeah. Ale czadowo. I w ogóle fajne, bo tak, 10 szybsze odzyskiwanie równowagi. To jest kiedy dostaniesz hita i on jakby odzyskuje równowagę. Bardzo ważna rzecz. Nie zawsze olewałem to jak grałem, a to jest mega ważne. 15 szybszy blok, spoczko. 10 zwiększona szansa na blok. Szansa na blok 33% w ogóle. Słuchajcie. 2,7 obrażeń do 2 skalic przez 3 sekundy. Uwielbiam ten błąd. To jest oczywiście trucizna. 3 dożywienie szkieletu. Najlepiej w ogóle, nie? To jest właśnie to, co chcieliśmy. Odporność, to końca otrzymuje obrażenie 1. Chat. Jeszcze raz chat. Pewnie długo będę z nią chodził, bo ma 3 do szkieletu. I 3 dużo. I mam... No i to jest to, co mnie właśnie zabija, nie? Mam na 5 poziomie i dopiero na 6 będzie 4 szkielety, a teraz mam 3. Już mógłbym mieć 5. Przynajmniej są silne. Tyle tego. Ale Rakan już nam rzucił. No kurde, patrzcie. Miło z jego strony. Kurde, ale mimo wszystko jestem załamany z tym, że nawet na tej wersji dalej wrócili do tego tematu, że te szkielety są po prostu... Szkoda, to tak fajnie wyglądało. No nic. Kapliczka potworów, jej! Kapliczka potworów powoduje nam, że czempion się pojawia z jednego ziomeczka. Robi z niego czempionik jakiś. Gdzie ten czempion się zrobił? Dobra, najpierw ty musisz skinąć, bo to... Zacznij, tylko będziesz. Krótki miecz. A przydałby się jeszcze jakiś łuczek dla naszej tej Nuni. O właśnie. Strzałą zabiła. Jej! Levelix. No to co? Który mam? 11. Czy coś potrzebuję zachować? No zachowam sobie teraz poziomik, bo jak wpadnie mi 12, to sobie weźmiemy żelazną dziewicę i od razu szkieleta maga. Dobra. Ale dalej nie wiem, gdzie jest ten adwokat śmierci nasz cały. Bez sensu. Chyba, że już zginął. Całkiem prawdopodobne. Amulet. Ale tego jest. Nadkuszony rubinek. Elegancior. To jest właśnie to. Ojoj. Wreszcie zapomniałeś o jednej ważnej rzeczy, czyli przenieść mikrofon bliżej ust. Wygodnie dla mnie. I dla was. Przynajmniej lepiej słychać, prawda? Jest różnica. Zdecydowana. Dobra. Dobra. Oj. Jest okej. Przejście do podziemnego tunelu 1. Tu nie było podziemny tunel, ale nie podziemne przejście? Nie pamiętam. Boże, nie, no to na pewno. Podziemne przejście, nie podziemny tunel 1. Ej. Nie zwiedzę aż, wiecie? Bo nie wierzę. Ten adwokat śmierci to sobie zniknął gdzieś, nie w ogóle. Ham, prostak. Zwykły, najzwyklejszy. No tu się cieszymy, że kapliczkę fajną znalazłem, a to ciul. Aha, nie działa na niego. Dobra. Czemu mam 2 szkielety? O, doświadczonko szybciej. Dajesz, ziomek. Bang. Proszę państwa, szukamy teraz podziemnego tunelu. Podziemnego przejścia tunelu. Nie wierzę. Może to tam właśnie. No tak nie chcę się pakować w miejsce, w które... Boże, ale dziura. No każdemu się chyba może zdarzyć, nie? O! I przyszedł czas, że żywcem została pogrzebana hrabina, która kąpała się niegdyś w odmładzającej krwi setek dziewic. Tak jest. Tak właśnie w Diablo mówię. W ogóle co za amulecik? Jeden do maksymalnych obrażeń. Uhuhu. O! Waypoint. Jest dobrze. Całe zwiedzanie się przydało.
Nie bierzemy kapliczki, bo nam spadnie ta kapliczka. Nie chcemy, żeby nam spadała ta kapliczka, bo zależy nam na tym, żeby były... doświadczonko więcej. Chociaż zaraz sama zejdzie, ale trudno. Gniazdo plugawych kruków. No i po gnieździe plugawych kruków. Było, jest i nie ma. Mam jakieś miksturki leczenia? Mam. To zostawiamy, zbieramy. No to chyba tamto przejście wychodzi, tak? Bo ja nie wiem już. Słuchajcie, zagwozdka. No to wychodzi. Dobra, lecę. Ale ten poziom pierwszy mnie coś tam myli, wiecie? Po co mi niskie kości kaptur? Po co mnie on? Nie wiem. Bo pamiętam, że to było też jakaś taka zabawa. Że tam była jaskinia i ona można było sobie tam wejść i tam sobie być. I sobie pochodzić i był właśnie poziom drugi, a w tej nie było chyba poziom. No ale podziemny tunel, forest, w ogóle róż tyłę petyną, to na pewno jest to miejsce. Nie ma innego, to to. Champion! Uhu. Dawać, dawać z tym championem. Co to za opierdzielanie się? Bang, bang, bang. Po co mi strzały? Po co mi strzały? Ojojoj. Bang, 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 bang. Nie ma takiego wskrzeszenia. Pierścień! Ale fajnie. O, słyszałem, spreparowaną głowę spadła. Gdzie ona? A tu, pęknięty przedmiot. Tak z ciekawości podnoszę, bo nie będzie lepsza. No, no plus 3 do szkieleta, ale gansior naprawdę z tym. Jeden demand za każdego zabitego przeciwnika. Spoczko. Fajna muzyka to jest. Proszę Państwa. O, jeszcze złotka sobie zbieramy, na początku się przydaje. Zwłaszcza, że będziemy zaraz szukać różdżki jakiejś fajnej. Tą sobie zostawimy, żeby Charcy ją natchnęła. Chociaż przydałby się model wyżej znaleźć, tą białą, taką z cisowego czy coś takiego. No to byłoby fajnie. Bo tutaj wiadomo, z każdym z levelem rosną też przedmioty, są lepsze co i gorsze. I właśnie można znaleźć cisową, ona się cisowa chyba była. Tylko białą trzeba by mieć, żeby Charcy ją nam natchnęła za questa tego, wo. Odpowiadał to nam Iczani, no, dzięki w komentarzach. Ale w sumie kiedyś też tak się robiło. Pamiętam jeszcze na starych wersjach Diablo, kiedy nie było Diablo 2 Lord of Destruction, to normalnie ludzie sprzedawali natchnienie u Charcy, że ktoś mógł sobie natchnąć im coś. Rozumiecie? Taka waluta. A ziomek, ja mam Charcy na piekle, chcesz? Co, autentycznie. Normalnie ludzie handlowali tym. Dąbrocznik nie i. No i widzisz, foreście. A ty nie chciałeś tu iść. Siara, siara. Ej, i mało szkieletów. Niedobrze. To może by jakaś w końcu zginęła. Wybuch zwłok zrobimy. Aha. Nie mogę. Teraz mogę. Teraz też mogę. No i wiadomo. Manka, manka. Jej. Ekstra wzmocnienia. Rubinek. Elegansior. Manka. Nam się przyda. Mana zawsze w cenie. A ty wracasz, moja droga, tutaj, ponieważ my zbieramy ciebie. Brylancik. Spreparowana głowa. O. Ciekawości. Jeden do mistrzostwa w władaniu szkieletami. Nie interere nas to. Dobra. Zdobędźmy level i wracamy.
Uhuhu, przywołania. Jej. Mamy teraz chyba najważniejsze rzeczy, jakie powinniśmy mieć. Czyli tak, na F... musimy w astrologicznie poroz... W ogóle tak, damy F1, F2 i F3 rzeczy użytkowe, a wskrzeszenia damy ZXC. O, i tak będzie najlepiej. Z ten, X ten, C ten, 1, ząbki 2. No ten, klątwa, 3, klątwa. Dobra. Jest Okeos, Puerto Ricos, Falacio Falati. Witaj w imieniu. Bang, 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 bang. Sprzedajemy. No biała jesteś, ale mam tą też białą. Dobra, palimy licho. Proszę państwa, odporność na zimno 7. 4 domany, 3 do zręczności. Odporność na zimno, 1 do maksymalnych obrażeń. 1 do maksymalnych obrażeń. Dupy nie urywa. Ale musi być sprzedany. To jest tak, tak, kończy nam się. Dobra, troszeczkę kamyczków nam wypadło. Zobaczmy, czy mamy jakąś fajną różdżkę. Powala. O, to o te cisowe mi chodzi. 3 do zwiększenia obrażeń i cisowa biała. I chyba trzeba będzie ją sobie wziąć, kupić. Ale jak zwykle dupy nie urywa, nie? Dobra, kupię tą cisową, bo przynajmniej będę miał z głowy, jak będę szedł do czarstwi, chociaż item level z niej jest strasznie niski w tym momencie. Ale mówi się trudno. Zobaczymy, czy później cisowe będą 6000 zł, to nie jest jeszcze tak dużo jakoś. Ale rubinów mamy. O, właśnie. Przecież my rzadko chodzimy do kowala, a powinniśmy częściej chodzić ze względu bardzo prostego. Mamy komu dawać łuki i inne gadżety. I jest jakiś łuczek. Fajny. 3 do maksymalnych obrażeń. Miejsce na klejnot. O, co tu masz? Oj, panna. Idziemy na hazard, słuchajcie. Zapomniałem, że my tu mamy jeszcze hazard. No to pohandlujmy. Hazard jest o tyle fajny, że można wyłapać zawsze jakiś lepszy itemek. I my szukamy teraz łuczku dla naszej najemniczki. Już się jakieś zbroje pojawiają w ogóle, wow. O! 2000. Może znajdziemy coś lepszego. Już nawet kryształowy miecz. Nie ma to tamto. Długi łuk. Nie ma sensu go kupować. Chociaż. Dobra, ciul. Nie no, po prostu... No dobra, trochę zwiększone obrażenia, ale dalej nie urywa dupy, nie? Dobra, i z tego co widzę, to siano nam się wyszło. 3 do ten, 4 do... Bęk, 7 do 25. No, lepszy jest ten. Hazard. Ale stać nas jeszcze na jeden łuczek. Jej. I to jest właśnie to, czego szukałem. O, jeszcze 5% szans na zrzucenie zwiększenia obrażeń, czyli będzie miała ten sam skill co ja. Ale elegancior. No i bang, 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 bang. Fruniemy dalej. No i tak miał forest siano i teraz forest siana nie ma. No właśnie całe diablo. Jej! I pierwszy szkielet max, słuchajcie. Obrona 70, życie 109. No co, ci są silniejsi. Dobra. A, zapomniałem, że mam teraz dziewicę. Czyli obrażenia wracają do nich, które zadałem 200% odbitych obrażeń. To jest bardzo fajne właśnie, jak jest duża armia nasza i się leje z dużą ich armią, bo i tak będą obrywać, a rzuca się to na duży obszar. I po prostu szybciej będą ginąć przeciwnicy. Widzę, że niewielkie szanse mają, nawet zaatakować nie mogli. To jest właśnie to odzyskiwanie równowagi. Dziewicę damy sobie na razie na F2, a to na F3. Dobra. O, co my tu mamy? Czarne moczary, okej. Ekipa nam się powoli robi dobra.
jeśli chodzi o, o armię. I poszła okazja podświetla. Elegancko. Jak ktoś nie lubi dużo klikać w Diablo, a lubi grać w Diablo, to nekromanta i jego sługi to jest to, co można zrobić najlepiej w tej grze, nie? Co prawda jeszcze mamy druida, ale druid śmierdzi. Druid strasznie, nie wiem, jakoś nigdy nie lubiłem go. Tych jego minionów, słabe są. W mojej opinii. Teraz szukamy drzewa infusa. Jeśli mi pamięć nie myli, tam będzie duży taki misiak, którego trzeba zabić, wziąć zwój, polecieć do Akary, przeczytać, potem odpalić kolejnościowo te obeliski, gdzie był Rakaniszu. I ratować Kaina z Tristram. Tristram też był Uber Diablo do zabicia. Ekstremalnie to zawsze warto wziąć. Razianizm. Dobra, bang bang. Co my tu mamy, co my tu mamy? Nic tu nie mamy, no zabijać ich szybciej, no bo z tymi zębami to ja sam mogę ich pogryźć co najwyżej. No nie było tak źle. No nie wiem, no przecież katastrofa jest. No, szybciej sobie poradziły moje miniony niż ja. No ale tak to jest, jak się nie idzie w zęby. Włócznie będę później szedł. Włócznie nam dużo zrobi. Bang, bang, bang. O, różdżka. Słabo. W ogóle muszę sobie tą lepszą różdżkę znaleźć. Taka jest też dupo nieurywna. Plus 3 na przykład do szkieletu by się przydało. To byłoby najlepiej właśnie. To jest to, czego ja chcę. Plus 3 do szkieletu. Ja bym na 7 poziomie szkieleta. Ale gasier byłby. Różdżka. 2 do zwiększenia obrażeń. A ja chcę tak 3 do szkieletu. Proszę was. Ja bardzo. Byłoby miło, naprawdę. Ojojoj, straciłem szkieleta. Gdzieś tam w ferworze walki. A dlaczego tak to się stało? Dobra, jest mi 3 szkieleciki. Znowu, proszę państwa. Ametyst. Muszę się przyzwyczaić do zmiany. Jak zwykle człowiek zmienia sobie w skillach. Na jak długo? Na 12 sekund. Jest ta klątwa, dobrze. Człowiek się nazmienia, a potem może się przyzwyczaić. Co tu jest? Pamiętam kolega kiedyś mi, jak zaczynałem Diablo, pokazał taki patent, bo miał już krwawego golema. Krwawy golem odzyskuje nam życie właśnie w połączeniu z krwawą z żelazną dziewicą. Bardzo fajny build. Oczywiście tam na krótki czas, nie? Tam na jakieś... O, wilcza głowa dla druida. No oczywiście tam na krótki czas, na jakiś jeden akt na przykład, nie? Na przykład na drugi, bo na trzecim to już gorzej to działa. Raczej nie chcemy być ranieni ze względu tego, że mamy dużo życia i możemy raz zginąć. To tak jakby tak właśnie dlatego. Taki mamy powód, żeby nie być ranieni. Umógł. Do tego krótki, do tego uszkodzony. Słabo. Bić się tu, pany. Pierścień. Ale tych pierścieni, dobrze siano będzie. Każdy pierścień to jest co najmniej 1000 złota, więc spoczko. Oła. Ginże. A masz. Klucz się przyda. Jest. I proszę państwa, trafiliśmy na zwój. Gałęź ręki. I zębami ich. Tu. I jeb z laserka. Tu. Jej. Bang. Mikstura manki. Dawaj zwoik. Tak jest. Nie inaczej. Żywotność. Zdecydowanie. Świetnie. Mistrzostwo.
W zasadzie ja tak inwestuję w to mistrzostwo, a mógłbym śmiało lecieć w zęby, bo później sobie mogę zmienić, nie? Ale gramy starym stylem, czyli myślenie w przód. Co trzeba zrobić, żeby był build na 30 taki, jaki chcemy, nie? A będzie taki, jaki chcemy. A 30 szybko wpadnie. W zasadzie tak względnie szybko, oczywiście. Tak. Dwa do golemów i dwa do ożywienia szkieletów. W zasadzie już teraz mógłbym śmiało mieć jakieś tam trzy do wywładania szkieletami. Nie chcę mistrzostwa. Chciałbym trzy do szkieleta i na przykład jeden do maga może być, nie? Spoko. I już byłbym zadowolony. Dwa do ożywienia szkieletu. No wszystko ok, fajnie, gdyby nie to, że kosztuje 12 tysięcy różdżka, nie? Jest do tego słaba, tak naprawdę. Jedno do ożywienia szkieletu, dwa do zwiększenia obrażeń. Po prostu... o! Cisowa różdżka za najtańsza za 700, spoko. Mogę ją sobie od razu kupić, a nie. A nie, że ja kupuję jakieś różdżki, kurczę, Bóg wie jakie, z jakimi skillami. A to wygląda ładniej, czyściej, zgrabniej. O, 1-3 do obrażeń, bez sensu. Bez sensu! Dobra, czytamy z Voix. Kamienne pole. I idziemy. Mam dwa szkielety. Okay. Odświeżamy armię, ponieważ dostaliśmy lepszy ten wyszło, że tak powiem. Dostaliśmy level, zainwestowaliśmy skilla, są troszeczkę silniejsze, przez co warto ich odświeżyć, bo oni są ze starymi statami wtedy. Tak mi się przynajmniej zawsze wydawało, że jest. No nic. Bang, bang. I proszę Państwa, podchodzimy do uwolnienia Kane'a. O, trafił się z prądem. Mag. Bang, bang, bang. Tristram. Jedyne, co pozostało po wspaniałym Dobra. Wyżę. Ja się nie daję do walki wręcz. I od tego mam ludzi. Dokładnie szkielety. Ktoś tam z aurą, jest to chyba Griswold ma aurę, no. Albo ten, o, Nefryt Smoka, zaklęta aura. Uuu, panie, ale mało mu zębami robi. Ale dobrze, dobrze, tam się dorwali do niego. Z większym obrażeniem. No i to jest właśnie to, szkieleciki są super. To się mówi, że szkielety są słabe, to nigdy nie gra na komentarz. Jedyny minus to jest to, że się rozpraszają. A jak się skupią na jednym, to jest ogień. Bang, bang. Trochę im pomogę, będzie szybciej. No i co? Griswold nic nie rzucił, no. To chami prosto tak normalnie. Nie ma takiego. Idź se stąd. O. Zużyjemy twoje zwłoki, już jest luz. Zaklęty zimno. To ja se stąd uciekam. O, właśnie. Wiedziałem, że to będzie. Wiedziałem. Najniebezpieczniejsza rzecz w ogóle dla nas, nie? Jako gracza to jest zaklęty zimno, jak walnie. Albo elektryczność. Dobra. Kurde, najlepiej byłoby 3 do ożywienia szkieletu, 3 do ożywienia maga szkieletu. Ja bym chciał taką różdżkę. To byłaby fajna różdżka. Była bardzo fajna różdżka. To byłaby super fajna różdżka. Ej, tam jest wirt, chodźmy jeszcze po wirta. A z nogi Wirta robiło się teleport do krowiego levelu. Ale po nogę Wirta zawsze się można skoczyć w każdej chwili, więc nie potrzeba, żebym ją podnosił. Dobra.
Co, Kain się już chyba naczekał, nie? Idziemy po niego. Zabiliśmy wszystko, co tu zabić się dało. Czy jeszcze nie? Miksturka wzmocnienia. Zbieramy takie rzeczy. Pomocy! Dekardzie Kain, jeśli cenisz swe życie, natychmiast stąd odejdź! No i bang. A jeszcze tu zobaczymy, co jest do zwiedzenia. Właśnie wykonaliśmy trzeciego questa w Diabolo. Możemy być z siebie dumni. Kończyliśmy go na 13 poziomie. Normalnie to byśmy zrobili na 7. Ale że gramy tak, że gramy na PS8, to jest i 13. Teraz dopełnienie formalności, czyli pójdziemy sobie do domku. Pogadamy z Kainem. Wdzięczności będę dla ciebie za darmo identyfikował przedmiot. Bank po prostu, nie? Niestety nie miłego. Ale że nie mamy nic do zidentyfikowania, to niestety nie zrobisz nam tego dowodu wdzięczności. Ale dostaliśmy jeszcze od niej pierścionek. Co to za pierścionek? Dwa do siły, odporność na ogień 5. No po prostu. Po prostu wiesz co? O ja kara, my sobie musimy porozmawiać. Inaczej. Jeszcze ostatnie pogląd na różdżki, czy jest różdżka, której my szukamy. Chyba nie znajdziemy czegoś takiego jak różdżka, której szukamy. W każdym razie dziękujemy serdecznie za oglądanie i zapraszamy na następne odcinki Diabolo. Mam nadzieję, że wam się podoba i trzymajcie się, cześć.